Po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekli z kraju przedwojenną zawieruchą, władze Polkowic rozpoczęły odpowiednie przygotowania. Czekamy na rozporządzenie. Niemniej jednak już przygotowujemy się do tego, żeby wprowadzić te wszystkie działania, które są w tej ustawie opisane. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak rząd tutaj nam przekazuje, że do środy będą wszystkie te przepisy wykonawcze, to od przyszłego tygodnia będziemy mogli wydawać numery PESEL, dokumenty, rejestrować te osoby. Natomiast na dzień dzisiejszy jedynie pozostaje nam wypełnienie takiego oświadczenia pobytu tutaj, ale to jest tylko dla naszej wiadomości, żebyśmy wiedzieli, że ten obywatel ukraiński jest na terenie Polkowic. Obecnie dary dla uchodźców zbierane są w pomieszczeniu przy ulicy Głogowskiej 11 w Polkowicach obok punktu szczepień. Można je przynosić od poniedziałku do niedzieli, od godziny 10 do 18. Jest tam bardzo dużo odzieży, obuwia, wózków dziecięcych. Teraz najbardziej potrzebne są środki czystości, chemia, gospodarstwa domowego, różnego rodzaju płyny do mycia toalet, do mycia powierzchni, podłóg, ścierki, gąbeczki, tego typu rzeczy. W szkole podstawowej nr 3 w Polkowicach zorganizowano naukę dla dzieci uchodźców. W pierwszym dniu w klasie prowadzonej przez nauczycielkę języka polskiego Izabelę Flisiewicz było 9 uczniów, a w drugim już 14. Są to niezwykle sympatyczne dzieci w wieku od 13 do 15 lat. Większość dziewczynek, ale chłopcy są również. No i uczymy się właściwie tak od początku, chociaż oni świetnie znają cyrylicę, niektóre literki są podobne do języka polskiego, ale uczymy się dzisiaj, na przykład na dzisiejszej lekcji, w ogóle alfabetu polskiego i próbujemy napisać pierwsze wyrazy właśnie w języku polskim. Ukraińscy uczniowie pochodzą z różnych stron kraju. Powoli przyzwyczajają się do nowego otoczenia. Mówią, że język polski jest trudny, ale okazuje się, że nieźle się nim posługują. Szkoła jest bardzo piękna i uczniowie jest bardzo dobry. Przyjechała z Iwano-Frankowskiej oblasti, miasto Dolina. Szkoła bardzo duża, wielka i harna, piękna. Ja przyjeżdżam z Zaporozhia, szkoła bardzo fajna, mnie tu upodobają, mnogo sobie koleżanek i koleg tu. Obecnie w Polkowickiej Trójce w budynkach przy ulicach Ociosowej i Kominka jest 63 uczniów, ale może być ich więcej. Dzieci mają zorganizowane zajęcia głównie z języka polskiego, mają 9 godzin języka polskiego, mają również matematykę, mają język angielski, wychowanie fizyczne, informatykę. Wiem, że w budynku przy ulicy Kominka, tam gdzie są oddziały 1, 3 i 4, 6, mają również przyrodę. No i myślę, że z czasem, w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych, będziemy dokładać również biologię, chemię, fizykę. Oprócz tego już do przedszkoli przyjmujemy dzieci, ale tutaj no niestety ta liczba miejsc jest ograniczona, więc w pierwszej kolejności zapraszamy te osoby, których rodzice pracują, prawda, żeby zapisywać dzieci do przedszkola. W razie potrzeby będziemy tworzyć też nowe oddziały przedszkolne. W holu polkowickiego ratusza uruchomiono punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Można też dzwonić pod numer 76 800 47 41 48. Udzielam różnych informacji, które potrzebne na co dzień dla normalnego funkcjonowania, czyli odpowiadam na pytanie dotyczące numeru PESEL, dotyczące różnych świadczeń społecznych, a także zwykłe pytania, gdzie dostać jakąś pomoc materialną albo rzeczową chociażby. W Polkowicach głównym miejscem schronienia dla uchodźców z Ukrainy jest były dom dziecka Skarbek. Władze gminy myślą o kolejnych lokalizacjach, gdyby uchodźców było więcej. Skarbek na pewno nie będzie wystarczającym miejscem, dlatego że ilość osób, które tam możemy przyjąć, to jest 50. Natomiast pracujemy nad tym, żeby utworzyć dodatkowe punkty i już te prace są mocno zaawansowane. Obecnie w budynku przy ulicy Browarnej w Polkowicach przebywa grupa uchodźców. Wiele osób zatrzymuje się tam na pewien czas. Potem ruszają w dalszą drogę.